Jeżeli jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, to jaka to byłaby cecha pierwsza, która wam przychodzi do głowy? Jestem stworzony, stworzona na Boży obraz i podobieństwo. Otwieram sobie w międzyczasie 4 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. Jaka to byłaby cecha, jeżeli jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Ciekaw jestem, co wam przychodzi do głowy. Pewnie wszystkich odpowiedzi nie usłyszę. Pewnie dobra odpowiedź, tylko ja głuchy jestem, niepotrzebnie pytam, bo i tak nie usłyszę. Przypuszczam. Tak, jesteśmy dalej, tak? Dobrze. Tak, moja odpowiedź jest taka, że było to odwieczną cechą Boga, ta trójjedyność. Bóg jest trójjedyny. Bóg jest taką razemnością, która dla nas jest niepojęta. To jest coś, o co modli się później Pan Jezus w swojej modlitwie, modlitwie pańskiej, kiedy modli się, żebyśmy byli jedno. 17 rozdział Ewangelii Jana, kiedy modli się, żebyśmy byli jedno, tak jak my, Ojcze, jesteśmy jedno. Bliskość, jedność, to była cecha, to było coś, czego doświadczał Adam i Ewa w raju. Takiej właśnie więzi, takiej bliskości z Bogiem. To jest jedna z najważniejszych rzeczy i najważniejszych cech. To ciągle w nas pozostało. Pomimo upadku, pomimo grzechu, my ciągle szukamy bliskości. Dlaczego? Ponieważ bliskość nadaje mojemu życiu sens, cel. Nadaje mojemu życiu tożsamość. Jeżeli ktoś mnie przyjmuje, to jestem akceptowany. Do tego widać to, prawda, kiedy na przykład mamy związki małżeńskie, tak? Mamy taki zwyczaj, że kobieta przybiera nazwisko swojego męża, prawda? To jest jeden z takich elementów, oczywiście tylko taki do pokazania, utożsamienie i akceptacja. Ona należy do mnie, on należy do mnie. Oni należą do siebie i są ściśle ze sobą związani, że Pan Bóg mówi, tego człowiek nie wolno tego rozrywać. Bliskość. To jest też ten problem, który przeżywa młodzież teraz, kiedy nie wiedzą, jaka jest ich tożsamość i dopóki nie znajdą swojej tożsamości w Chrystusie, Jezusie, w Bogu, to będą szukali tego wszędzie na zewnątrz. Może to będzie rodzaj muzyki, może to będzie rodzaj sposób ubierania się. Gdzieś tam będę szukał jakiejś swojej tożsamości. Z kimś muszę się utożsamić, bo wtedy jestem akceptowany. A my strasznie potrzebujemy akceptacji. Akceptacji. I nawet, no to jest niestety taka druga kwestia, że nawet jeżeli jesteśmy w związku, jesteśmy małżeństwem, załóżmy, ale nie ma takiej pełnej akceptacji, no to czujemy, że oddalamy się od siebie. Jesteśmy małżeństwem na papierku, to niedawno ktoś mi tak powiedział, młody stosunkowo człowiek, 40 lat, dwójka dzieci, takich już takich podlotków i mówi, wiesz co, obawiam się, że po prostu nasze dzieci jeszcze troszkę podrosną, one wyjdą z domu i będziemy musieli się rozstać z moją żoną, bo my nie mamy ze sobą nic wspólnego, my po prostu tylko wychowujemy dzieci. Nie potrafimy się dogadać, nie potrafimy, nie mamy nic ze sobą. Więc przez cały czas będę szedł w tym kierunku. Potrzebujemy bliskości Boga, po pierwsze. Nie każdy związek jest idealny, ba, nie ma takiego związku, który byłby idealny. Ale jeżeli jesteśmy w Bogu ukryci, nasze bezpieczeństwo jest w Bogu, wtedy wiem, jaka jest moja tożsamość. Wiem, kim jestem i mogę wystawiać siebie, jakby można powiedzieć, na ryzyko kolejnego jakiegoś razu, że ktoś mnie skrzywdzi, ktoś mnie w jakiś sposób zawiedzie. A my zawodzimy siebie, czy tego chcemy, czy nie chcemy. My zawodzimy siebie. Po prostu. Ja do tego później jeszcze nawiążę. Więc pytanie takie jest pierwsze ogólne. Czy Pan Bóg jest nam bliski? Czy Pan Bóg jest bliski człowiekowi ogólnie? I tak, i nie. Tak, ponieważ stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, więc jest bliski, ale z drugiej strony jest coś, co kazało mu wypędzić Adama i Ewę z raju i postawić straż. Nie wolno tutaj,
wchodzić. I to było bardzo, bardzo wyraźne, bardzo ostre takie pokazanie, coś zostało zerwane. Nasza więź została zerwana. Więc grzech powoduje, że jesteśmy oddaleni od Boga. I będziemy wtedy na siłę szukali swojej tożsamości i tej akceptacji tym samym w czymkolwiek. W czymkolwiek. Może to będzie jakieś koledzy, może to będzie praca. Czasami w pracy czuję, tam mnie doceniają, tam jestem akceptowany. I zaczynam się coraz bardziej utożsamiać. I to wygląda szlachetnie. Jaki to pracowity człowiek. A tak naprawdę szuka bliskości gdzieś, gdzie ona pierwotnie nie to jest dobre, ale to nie jest pierwsze. Nie można w taki sposób uciec od tej bliskości, która jest w Bogu przede wszystkim, później, jeżeli jest w małżeństwie, to w małżeństwie, w rodzinie. No i teraz tak, jeżeli my jesteśmy, jeżeli weźmiemy rodzinę, jeżeli weźmiemy zbór na przykład, czy jaka jest ta bliskość? Jaka jest bliskość? Jeszcze wczoraj znowu ktoś tam rozmawiał, z moim synem ktoś rozmawiał, mówi, ale wiesz co, w tych kościołach to wszędzie to jest tylko obłuda, to jest hipokryzja. Wszyscy są obłudnikami. Ma rację, nie? Ma rację, no tak jest. No, może nie wszyscy, ale tak, to jest jedno, mówię do niego, to jest jedno z pierwszych takich podstawowych zdań, które szatan, diabeł, to nie wiem, ma taką listę, taki jeden z głównych takich, to jest, które podsuwa ludziom. Zobacz, ci wszyscy nam to obłudnicy są. Oni udają, tak naprawdę to... Bo rzeczywiście nie jesteśmy doskonali. Tak, nie ma doskonałej rodziny jednej, małżeństwa, ani rodziny. Nie ma też doskonałych zborów. To ktoś tutaj mówi taki, jak znajdziesz taki, to pamiętaj, przypadkiem tam nie idź, bo na pewno wszystko zepsujesz. Bo wszyscy jesteśmy obłudnikami. Nawet jeżeli ktoś wytyka, że w kościele jest obłuda, to on sam jest taki czysty jak łza i on zawsze jest taki klarowny i wspaniały. Ale pytanie jest, dlaczego nam nie wychodzi? Dlaczego nam nie wychodzi ta bliskość? No bo, jak to mówię tutaj, sercem każdego problemu jest co? Jest to tutaj, sercem tutaj, bo trochę zrobiłem? Nie, to tutaj dopiero jesteśmy, tak? Sercem każdego problemu jest co? No serce. Sercem każdego problemu jest serce. A jaki jest problem każdego serca? No problem każdego serca jest grzech. Prawda? To przez cały czas się pojawia w Biblii. Problemem każdego serca jest grzech. Czy w takim razie wystarczy tylko kogoś nakłonić, powiedzieć mu, słuchaj, tu są przepisy. Będziesz robił punkt 1, 2, 3, 4. To jest tyle porad prostych, fajnych i twoje małżeństwo będzie szczęśliwe, spełnione. Albo tu społeczność będzie szczęśliwa i spełniona, bo wypełniamy przykazania. I tak, i nie. I tak, i nie. Oczywiście, że lepiej żyje się w społeczeństwie, w rodzinie, gdzie są jakieś, gdzie szanujemy się nawzajem. Prawda? Gdzie po prostu się szanujemy nawzajem. Lepiej tak jest, prawda? Gdzie nie oszukuje się jeden drugiego, lepiej się żyje. Ale to jeszcze nie jest rozwiązanie całego problemu. Ponieważ posłuszeństwo musi pochodzić z serca, musi nastąpić przemiana. Tu przechodzimy do naszej historii. Nasza historia dotyczy Kaina i Abla, a szczególnie Kaina, ponieważ będzie o bliskości i o Kainie, a właściwie o drodze Kaina. Tak Biblia to nazywa droga Kaina. Droga Kaina? Co to za Kain miał drogę? Czym się cechowała? Czy ja przypadkiem nie idę drogą Kaina? Bo to ostrzeżenie, które tam pada odnośnie drogi Kaina, nie dotyczy ludzi, którzy żyją w świecie, ale dotyczy ludzi, którzy żyli w społeczności, którzy przychodzili na uczty agape. To dotyczyło Kościoła, więc bardzo ważne zastrzeżenie. Po kolei czytamy. 4 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. Adam obcował z żoną swoją Ewą i ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Na chwilkę się zatrzymajmy, zastanówmy się nad tymi słowami. Jedyne zdanie, jakie jest wypowiedziane tutaj w stosunku do tych dzieci, jest tylko powiedziane do Kaina, tak? Do tego pierworodnego.
powiedziane jest, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Tutaj tłumacze oczywiście musieli się postarać, jak to przetłumaczyć, jak to dobrze oddać. We wcześniejszym wierszu jest powiedziane, urodziła, a tu mamy inne słowo, tu oddali to, wydałam na świat. Ale to nie jest takie proste słowo, także nawet Piotr Zaręba, kiedy tłumaczy, mówi tam, dałam początek mężczyźnie, podobnie jak Jahwe. Więc bardzo wielka waga tego, co się wydarzyło. I jakkolwiek byśmy tłumaczyli, ja tylko zastanawiam się przez cały czas nad jedną rzeczą. Co Kain, jako chłopiec, który dorasta od maleńkości, co on słyszy o sobie? Przypuszczam, że to zdanie musiało mu towarzyszyć nieustannie. Przypuszczam, że matka mogła, Ewa, mogła mieć nadzieję. Może teraz właśnie w nim przychodzi ten ratunek, o którym było powiedziane w Genezis 3:15. Prawda? Pamiętamy, kiedy jest dana obietnica, że urodzisz kogoś, kto będzie ratunkiem. On zetrze głowę węża. Urodzisz kogoś. Ona myślała, może to już teraz. Co myślał sobie o tym Kain? Być może myślał o sobie, to ja jestem kimś szczególnym. To może ja jestem ratunkiem jakimś dla społeczeństwa, dla innych. Może jestem jakimś wzorcem, który jest potrzebny dla innych. Tak, na pewno nie chodzi o to, że Pan Bóg bardziej woli tych, którzy jedzą mięso, niż tych, którzy są wegetarianami, ci, którzy uprawiają ogródki. Myślę, że to jest sprawa dużo, dużo poważniejsza. Przyjrzyjmy się dalej, idźmy dalej. Trzeci wiersz. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. Znowu się zatrzymajmy na chwilkę. Nie wiemy, czy ofiara Kaina była z tych, z pierwocin, ale tam jest to słówko także, Abel także. Nie wiemy, czy dotyczy także że z tych pierwocin, czy także, że ofiarę. Chyba raczej także, że ofiarę złożył. Ciekawostka jest taka, że w Biblii są ofiary pokarmowe. I to jest dokładnie to samo słowo, które wystąpi później w Księdze Kapłańskiej. Są ofiary pokarmowe. Znowu, czy Pan Bóg ma coś do ofiar pokarmowych? Coś ma do rolników? Znowu, nie o to chodzi. Tak? Zaraz to zobaczymy. I później bardzo ważne zdanie, to druga część czwartego wiersza. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, nie tylko wejrzał na jego ofiarę, albo nie tylko na Abla, z jedno i drugie razem wejrzał na Abla i na jego ofiarę. W jakim sensie? Oczywiście w sensie akceptacji, że przyjmuje, uznaje tą jego ofiarę i Abla, i ofiara, i Abel są przyjęci. Wrócę jeszcze raz do pytania, które kwestii, którą dzieci mogły zadawać swoim rodzicom, tak? Kain i Abel. Rozmawiali z rodzicami? Przypuszczam, że rozmawiali. Jedno z pytań mogłoby paść, może to się już bardzo zmieniło, ale skąd macie takie wdzianka? To żartuję sobie troszeczkę, ale w jakikolwiek sposób przypuszczam, że mogła być mowa na temat ich ubrań. Skąd macie takie ubrania? Albo po prostu sam Adam i Ewa, po prostu sami od razu powiedzieli, nasze pierwsze ubrania Pan Bóg dla nas przygotował. I to było co, pamiętamy? To było skóry zwierzęce. Zdanie, które pojawia się w Biblii, właśnie w trzeciej księdze Mojżeszowej, gdzieś tam przez cały czas ono świdruje, że bez rozlania czego? Krwi. Nie ma czego? Przebaczenia. Bez rozlania krwi nie ma przebaczenia. Myślę, to jest kwintesencja tego, co tutaj miało miejsce. Adam i Ewa, przypuszczam, że przekazali im to, jak można być akceptowanym przez Boga, jak mogą być przyjęty przez Boga, jak mogły być miły Bogu. Przelana krew, czyjeś życie za moje życie, żeby nastąpiło przebaczenie, żebym mógł być akceptowany przez Boga, musi nastąpić przebaczenie, żeby było przebaczenie, musi być przelana
krew. A tego zabrakło ofierze Kaina. Tego zabrakło w ofierze Kaina. I jeżeli mógłbym to rozwinąć, takie, to co my sobie lubimy tam dodawać, ja bym powiedział tak, bez przelania potu nie ma mojego ratunku, zbawienia, przebaczenia. My tak chcielibyśmy sobie to zinterpretować nieraz. My nie mówimy może potu, mówimy tak czasami, ale wiele częściej też idziemy właśnie też w krew, ale mówimy moja krwawica. Moja krwawica, czyli moja krew, mój wysiłek, moje zasługi. Panie Boże, powinieneś mnie przyjąć, powinieneś mi błogosławić. Powinieneś łaskawie na mnie wejrzeć, bo ja na to zasłużyłem. I przypuszczam, że takie było właśnie nastawienie Kaina. I to był jego problem. To był jego główny problem. Problemem, sercem problemu jest serce, a problemem każdego serca jest grzech. A grzech to jest bunt przeciwko Bogu, przeciwko Jego drodze. Bóg ma swoją drogę zbawienia, a Kain mówi, a ja mam swoją drogę zbawienia. Ja nie jestem taki zły. Ja jestem całkiem porządny. Panie Boże, powinieneś uznać moje zasługi. Ja całkiem pozytywnie myślę o Tobie. Ja nie przypuszczam, żeby Kain w ogóle myślał w kategoriach dzisiejszych, czy Bóg istnieje. No, takich kwestii na pewno nie było. Była bardziej kwestia tego, jaka jest jego droga do Boga i w ogóle cała jego droga. Rodzice mogli im mówić, dzieci kochane, nie chodzi o to, co wy czujecie i co wy myślicie. Co wy sobie wymyśliliście. Kochane dzieci, nie chodzi o wasze odczucia. Wasze odczucia, wasze myśli mogą być zwodnicze. I to zaraz zobaczymy później w następnych, bo to prorocy mówili o tym dużo, gęsto, intensywnie, z piorunami. Nam się wydaje, że wystarczy to, co ja zrobię sam od siebie. I ja mam dobre poczucie, samopoczucie, ale to nie jest to samo, co przebaczenie od Boga i uznanie od Boga. Zobaczmy, na chwilkę przeskoczmy do listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, jak tłumaczy list do Hebrajczyków kwestię Abla i Kaina. Mówi tak, tam wszystko jest przez wiarę, pamiętamy. Przez wiarę Abel złożył wartościowszą ofiarę niż Kain. Jeden i drugi złożyli ofiarę, ale ofiara jednego była wartościowsza, cenniejsza. Lepsza była. Dlaczego była lepsza? Już to mówiliśmy i nie chcę żartować na ten temat. Nie chodzi o to, że Pan Bóg nie lubi rolników. Chodzi o to, że to jest Boża droga, Boża jedyna droga do zbawienia. To jest przelana krew. To jest przelana krew. Wtedy to były baranki i owce, które zapowiadały tą jedną, jedyną krew, która miała być przelana. Dzięki niej tej ofierze, otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów. I teraz można się zastanowić, otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, że był taki w porządku, że był taki fajny, że miał dużo dobrych uczynków. Myślę, że jedno i drugie szło w parze. Jedno i drugie szło. Nikt nigdy nie był wystarczająco sprawiedliwy. Nikt nigdy nie był. Nikt. Żaden człowiek nie był wystarczająco sprawiedliwy. Jeżeli pomyślisz o najświętszej osobie, jakakolwiek chodziła po ziemi, nikt nie był wystarczająco sprawiedliwy. Ale Bóg przyznaje mu sprawiedliwość dzięki temu, co on robi. Wiara jest czynem. Wiara idzie w kierunku tego, co Pan Bóg mówi. Tak? Jeżeli mówimy o uzdrowieniu społeczności z Bogiem, uzdrowieniu społeczności z małżonkiem, czy bratem, siostrą i tak dalej. Najpierw jest uzdrowienie społeczności z Bogiem. Uzdrowienie społeczności z Bogiem. Tak. Idźmy dalej. Wróćmy do Kaina. 6 wiersz. Rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Bardzo podobna kwestia tutaj będzie z tym czynieniem dobrze. Ale jeżeli chodzi o to oblicze, to jest takie ciekawe sformułowanie, zasępiło się, dosłownie spadło, opadło. On się gotował, cały był rozpalony przez gniew, on się gniewał
i jego oblicze spadło do ziemi. Bardzo dobre sformułowanie, co zasępiło, też mi się podoba. I byłoby pogodne, czyli byłoby wywyższone. I to oblicze byłoby... dużo takich ciekawych sformułowań tam jest. Kiedy człowiek sprawdzi, jak to później w oryginale, gdzie to słowo było używane, to ciekawe lekcje wychodzą, ale to jest taki po prostu kontrast. Tak? Tu mu oblicze spadło, a powinno być wyniesione. Byłbyś radosny, byłbyś pogodny i byłbyś akceptowany, też to słowo wskazuje. Byłbyś akceptowany. Twoje oblicze byłoby, to jest coś, w tym psalmie 34 to też było coś takiego, że nie będziesz zawstydzony, ci, którzy ufają Panu. Nie będą odrzuceni. Tak? On jest tutaj, to na pewno zaczęło się od jakiegoś smutku, żalu, możemy sobie wyobrazić, on jest rozżalony w swoim środku. Dlaczego nie jestem akceptowany? I to przerada się w gniew. Zamiast ten żal przerodzić w takie wyznanie Bogu, on się gniewa. Jak kocioł wybucha. I na kogo najczęściej wybuchamy? No dlaczego mamy kiepskie relacje z bliskimi? Tak? My tak mówimy na kogoś w rodzinie, to moi bliscy. Najczęściej wylewamy ten gniew na kogoś bliskiego. Nie jest tak? Bardzo często. Czy to dziecko, czy małżonkowie. Ale zostawmy to na razie. I znowu mamy to sformułowanie, gdybyś czynił dobrze. Czy chodzi o całe jego postępowanie? Znowu tak żartem, ale żeby sobie wyobrazić. To nie chodzi o to, że używał złych nawozów, GMO albo coś w tym rodzaju. Czynił dobrze, chodzi o całą jego postawę, postawę jego serca względem Boga. I to, że on traci relację z Bogiem, zaczyna tracić tą relację ze swoimi bliskimi. I wylewa swój gniew na swojego brata, kiedy tak naprawdę gniewa się na Boga, bo Bóg nie przyjął jego ofiary. Co miał brat do tego? Brat złożył swoją ofiarę, zrobił swoje, ale on jest wściekły na brata. Zerwana relacja z Bogiem rzutuje na to, jak on traktuje swojego brata. Pierwsze morderstwo w Biblii. Morderstwo z pełną premedytacją. To nie było przypadkowe. Oj, niechcący, nie chciałem. To była pełna premedytacja. On to zaplanował, że tak właśnie zrobi. Chciał się zemścić na Bogu. I zobaczmy te słowa, których tam później używa. To jeszcze Pan Bóg, przepraszam, mówi. I Pan Bóg go przestrzega jeszcze. Przestrzega go, tak? U drzwi twoich czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Czai się. To może być, to możecie sobie wyobrazić jakby takiego lwa, który czai się na ofiarę, ale tak samo można wyobrazić sobie, jak to była ta księżniczka, nie pamiętam, jak ona się nazywała, do której przychodzi taka babuleńka z tym jabłuszkiem i ona jest taka miła, taka serdeczna. Masz tu, dziecinko, jabłuszko i ta jabłuszko jest zatrute, pamiętamy? Czai się zło. Tak czy inaczej, czy to jest dzikie zwierzę, czy to jest ktoś bardzo taki ładny i miły w pięknych słowach, czai się zło. A ty masz wybór. A ty masz wybór. To jest jedna z najciekawszych, najdziwniejszych, najtrudniejszych do zrozumienia rzeczy. Bóg jest suwerenny, wybiera swoich zanim się urodziłeś, wybrałem cię, mówi do Jeremiasza. A jednak stawia na naszej drodze wybór. Ten wybór jest na tyle realny, że każdy z nas odpowiada za swoje czyny. Kain miał wybór, dlatego odpowiada za swoje czyny. Przeskoczę do 9 wiersza. W 9 wierszu czytamy, wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój, Abel? Mógł zapytać tylko, gdzie jest Abel? Ale nazywa, to jest brat twój, to jest Abel. Słowo brat w języku hebrajskim jest bardzo ciekawe. To jest ktoś, na kim możesz się oprzeć. To jest taki płot, to jest mur. To jest ktoś, kto powinien być twoją obroną. Gdzie jest brat twój, Abel? To jest ktoś bliski. Bliski. Kain zabił swojego brata, ale odpowiada, mówi, nie wiem. Nie wiem. Nie znam się. Nie chcę wiedzieć. Nie obchodzi mnie to. Bo to nie jego sprawa. I na dodatek przerzuca całą winę na Boga. Mówi, czy ja jestem stróżem mojego brata?
To Ty, Panie Boże, powinieneś być stróżem. To Ty powinieneś go pilnować. Czy nie Ty jesteś suwerenny? Ty masz władzę nad wszystkim. To Ty powinieneś go pilnować. Tak naprawdę przerzuca winę na Boga. To robi każdy grzesznik, który się nie upokorzył przed Bogiem. On chce posadzić Boga na ławie oskarżonych. Chce powiedzieć, Boże, to Twoja wina, że ja tak żyłem, że ja takich wyborów dokonałem. To Twoja wina jest. Bo gdybym miał lepsze, przepraszam, dzieciństwo, gdybym miał lepsze okoliczności, gdybyś Ty nie doprowadził do tej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. To jest pragnienie każdego zepsutego, grzesznego serca. Zwalić winę na Boga. Ale po drodze krzywdzimy siebie, swoich bliskich właśnie. Czy moje myślenie jest poprawne? Czy moje myślenie jest właściwe? Czego dotyczy to myślenie? Jak ja myślę o sobie, o swoich bliźnich? Jak myślę wreszcie o Bogu? Jakie jest moje myślenie? Panie, sprawdź moje serce, sprawdź moje myśli, czy przypadkiem nie idę w złym kierunku. Psalm 139. Nieustanne pragnienie Dawida. Sprawdzaj, sprawdzaj moje serce. Nie ma zaufania do swoich myśli. I to jest dobry początek. Nie miej zaufania do swoich superkoncepcji na życie Boga, swoje życie. Jak widzisz ofiarę? Czy ta ofiara, którą składasz Bogu, czy jest poprawna? Czy to, co dajesz Bogu, czy to jest poprawne? I teraz nie pytam się o to, czy dajesz wystarczająco dużo, czy jesteś wystarczająco grzeczny. Tak, to nie mówię o tym właśnie, tylko o tym, czy ty polegasz na właściwej ofierze, czyli na ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Przez cały czas o tym mówimy, do tego to się wszystko sprowadza. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, kiedy tak dalej idziemy z tymi potomkami Kaina, to zobaczymy wymieniony z ród Kaina, tak? Jeden po drugim, wreszcie pojawia się pewien człowiek, który nazywa się Lamech. Zawsze mi się myli, bo u nas w Giżycku były burmistrz Lemecha się nazywał. Mi się zawsze myli teraz. Ale to jest Lamech. Lamech. Muszę zawsze sprawdzić, bo później burmistrza nazywam tym Lemechem. I na odwrót. To mi Lamecha wyskakuje. W 23 wierszu widzimy coś takiego. On zwraca się do swoich żon. Ado, Syllo, słuchajcie mojego głosu. Żony Lamecha, straszne, Lamecha, nadstawcie ucha na moje słowo, czyli to będzie strasznie ważne. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani. Chłopca, jeśli mi zrobi siniec. O czym my tu czytamy? To jest eskalacja zła. To jest eskalacja zła. Jest coraz gorzej. Tylko dlatego, że jakiś chłopaczek go siniaka mu zrobi, to on go zabije. I powołuje się na swojego praojca Kaina. Skoro Pan Bóg mojego praojca Kaina pomści 7-krotnie, gdyby ktoś mu zrobił krzywdę, to ja tym bardziej. Zupełnie na opak zrozumieli to, co Pan Bóg zrobił z Kainem. Pan Bóg się zlitował nad Kainem. Kain się bał, nie żałował tego, co zrobił, on tylko się bał o swoje życie. A Pan Bóg mówi, ja na tobie położę znak, nikt ciebie nie tknie, nawet gdyby cię tknął, to 7-krotną poniesie karę. Pan Bóg chroni Kaina. To jest niewiarygodne. Tak jak tutaj kiedyś ochronił Hitlera. Tak? By tak sobie to połączyć w głowie. Czasami Pan Bóg robi dziwne rzeczy i my tego nie pojmujemy. Dlaczego? Ale w każdym razie to, co dzieje się w nas, to jest eskalacja zła. Jeżeli tracimy bliskość Boga, tracimy bliskość bliskich. I mało tego, że tracimy ich bliskość, my wyrządzamy krzywdę. Wyrządzamy notorycznie krzywdę. Rozwody, te przerwania ciąży i tak. Co to jest? To jest nieustanne wyrządzanie krzywdy drugiej osobie. Ile się da. A nawet jeżeli się nie rozwodzą ludzie, to psychicznie się znęcają nad sobą. Nieustanne wyrządzanie sobie krzywdy.
Ale jest nadzieja pod koniec tego czwartego rozdziału, 26 wiersz, kiedy są potomkowie Seta, kolejne dziecko Adama i Ewy, potomkowie Seta, rodzi się, też to jest ciekawe, że nie po prostu, że Set się urodził i zaczęty wzywać imienia Pańskiego, ale Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Nawiązując do tego maluszka, który tutaj był, narodziny dziecka są cudem, prawda, że to wiąże w cudowny sposób małżeństwo, to dziecko jest do nich podobne, prawda, oczywiście to jest w jakiś sposób naturalne, zwierzęta rodzą, ludzie rodzą, ale to jest cud, to jest coś niesamowitego, jak to, kto to tak posklejał, kto to wszystko połączył, kto dał mu te wszystkie geny, to takie oczywiste, takie proste, tak, to natura zrobiła. Nie mogę słuchać tego. Nie ma czegoś takiego jak natura. Czy natura ma rozum? Natura ma wolę? Natura ma jakieś coś tam, plany dla twojego życia? Coś dobrego zamierzyła matura dla ciebie? Natura dla ciebie? Nie ma czegoś takiego. Tu rodzi się mu syn. Nie wiem, co on w tym widzi, ale nagła zmiana jest. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Zaczęto powoływać na to imię, zaczęto wymawiać to imię, rozmawiać o tym imieniu. Jest Pan, jest Jahwe. Wracam do tych przykazań. Czy przykazania ratują całą sytuację? Bardzo są pomocne przykazania, ale musi nastąpić jeszcze przemiana serca i o tym zaraz sobie powiemy. Bo nie przeczytałem wiersza. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział i później 5 wiersz, bo później mam 5 rozdział potomkowie Adama. Dochodzi do Noego, tak? I wreszcie, kiedy rodzi się Noe, nagle jest taka konstatacja z Bożej strony, powiedziane w 5 wierszu, przepraszam, jeszcze wcześniej. A gdy Pan widział, że co? Że wielka jest złość człowieka na ziemi. Wielka jest złość człowieka na ziemi. Jeszcze na chwilę się cofnę. Gdybyśmy czytali potomków Kaina, tam czytamy, że jeden był, wytwarzał coś z miedzi i żelaza, inny potrafił coś robić z instrumentami. Cywilizacja idzie ku dobremu. Tak, powiedzmy cywilizacyjnie, ale tak naprawdę serce człowieka się nie zmieniło. I Pan patrzy i mówi, wszelka złość człowieka na ziemi. Wielka jest złość człowieka na ziemi. I że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są nieustannie złe. Nieustannie złe. Tak Bóg ocenia stan wszystkich ludzi. Tylko Noe ze swoją rodziną jest uratowany. Teraz zobaczmy do drugiego listu do Tymoteusza. Apostoł Paweł mówi tak. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Na chwilę się zatrzymajmy. Dni ostateczne to nie jest coś, co dopiero kiedyś będzie. Ani za czasów Pawła, ani za czasów naszych. Dni ostateczne są przez cały czas. Odkąd Pan Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to są dni ostateczne, to są ostatnie dni. Teraz przez cały czas są. Ale też w sposób szczególny dla niektórych miejsc, osób, cywilizacji przychodzi czas ostateczny, tak jak Sodoma i Gomora. Dla nich to był czas ostateczny. Tak nagle Pan Bóg ich po prostu zgładził. Przebrała się miarka. Ileż to cywilizacji było gdzieś na świecie? Nie ma ich dzisiaj. Nie ma ich. I to wcale nie jest oczywiste, że skoro my jesteśmy tak rozwiniętą cywilizacją, Europa i co tam jeszcze, jakie hymny mamy. Mamy swoje wierzenia, nawet takie ateistyczne właściwie. Europa teraz sobie wyrabia na temat swojej tożsamości. Ale to wszystko jest domek z siana, domek z klocków. To jest wszystko do rozwalenia. I widzimy chociażby ta wojna na Ukrainie. A co to jest? Jesteśmy cywilizowani, tak? To jest Europa. Tu wszystko powinno się teraz rozwijać. I tu nagle wojna, straszna, głupia, wyniszczająca wojna. Straszna wojna. To wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, ludzie bowiem będą, i tu mamy całą gamę różnych rzeczy, takiego zepsucia,
samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, a miłujący więcej rozkosze niż Boga. Prawie wszystko z tego, wszystko, co tu jest wymienione, pasuje do Kaina. To jest droga Kaina. Taką drogą idzie świat. To jest droga Kaina też. Ale też muszę pamiętać, czy to przypadkiem nie dotyczy mnie. Czy ja przypadkiem nie kocham bardziej rozkosze, wygodę, swoje bezpieczeństwo według swoich standardów. Mam pieniądze na koncie, jest okej. Jestem zdrowy, jest okej. Tak? Mam plany, te plany się spełniają, wszystko jest okej, wszystko jest dobrze. Panie Boże, tutaj pieczątka, podpis i jedziemy dalej. Jeżeli na tym by polegało życie chrześcijańskie, to jest marne życie, marne życie. I tutaj właśnie piąty wiersz, myślę, to jest takie najbardziej charakterystyczne, mówi pozór pobożności. Ci ludzie przybierają pozór pobożności. Znowu, to nie tylko świat ateistyczny, który mówi, że nie ma Boga. Dotyczy tak samo ludzi, którzy mówią, że jest Bóg, ale tak naprawdę tylko udają. To są pozory. Udają. Podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. I to też jest ciekawe, że pobożność ma moc. To przykazanie ma moc. To nie tak, że ja przez swoje dobre uczynki jestem zbawiony. Ale jeżeli wychowujemy dzieci w dyscyplinie, tej Bożej dyscyplinie, jeżeli my sami siebie trzymamy w tej Bożej, dobrej dyscyplinie, to gdzie się bardziej Bóg przyznaje? Tam, gdzie ludzie kłamią, gdzie oszukują, gdzie jest nieprawość i tego typu, tam się Pan Bóg przyznaje? No nie. A szczególnie tam, gdzie jest obłuda, tam jakby obłuda zamyka już całkowicie drzwi. Nie da się. Jeżeli czasami małżonkowie wyznają, mam problem, jest nadzieja. Ale jeżeli każdy, nie ma żadnego problemu, nie, jest wszystko okej. Nie ma ratunku. To jest najgorsza rzecz, kiedy ktoś udaje, że jest wszystko w porządku, a nie jest wszystko w porządku. Mówi, tych się wystrzegaj. Najgorsze jest udawanie. Jeszcze dwa fragmenty, list do Efezjan, 4 rozdział. Zwróćmy uwagę na ten 27 wiersz, mówi tak, nie dawajcie diabłu przystępu. Czy zadałeś sobie kiedyś pytanie, czy ja daję diabłu przystęp? To zrobił właśnie Kain, to zrobił, pamiętamy, Judasz, tak? On dał, szatan powiedział, wszedł w serce jego. Bo szatan miał tam sporo takich swoich haczyków. Wiecie, jak rzepy działają, tak? Rzep, nawet te rzepy, które my też nazywamy rzepy, te takie przylepy, co się razem łączy, nasze buty i tak dalej, one na podstawie obserwacji tego rzepu z przyrody, tak? Że tam są haczyki i te haczyki, jak się zahaczą, to się trzymają razem. Pan Jezus nie miał w sobie takiego rzepa. Diabeł nie miał się o nic, o co u niego zaczepić. Ale w nas ma mnóstwo takich różnych haczyków. Ktoś to nazwał tak ciekawie, mówi, to były takie trzy rzeczy, korek, worek i rozporek. Korek, worek i rozporek. Tak? Korek, czyli alkohol, wszelkie używki i tak dalej. Worek, czyli pieniążki i chciwość i rozporek, oczywiście jakieś seksualne pragnienie. Ja sobie dodałem jeszcze do tego toporek, w takim znaczeniu, że władza uderza ludziom do głowy strasznie. I gonią za tym, i to będzie małe dziecko, to nie musi być prawdziwy topór, ale prawdziwe dziecko ma taki toporek, jak wrzaśnie, krzyknie, należy się i koniec, ma być, prawda? My to mamy od samego początku. Potrzebę władzy, kontroli. Korek, worek, rozporek i toporek. 4 rzeczy, łatwo zapamiętać. To są haczyki, na które diabeł nas wybiera, łapie. Ale zobaczmy teraz tutaj, tu w liście do Efezjan mówi tak, co to znaczy dać diabłu przystęp? No pozwalasz mu, żeby on sięgnął po któreś z tych rzeczy, które, co miał Judasz? Judasz był chciwy, prawda? Pieniądze go kręciły bardziej. Pieniądze oczywiście to jest wszystko związane z tym, że on chciał mieć kontrolę nad sytuacją też. Nie podobała mu się koncepcja Pana Jezusa, Jerozolima, śmierć, jakieś rzeczy. Nie. Tak? To powiedział Piotr to wypowiedział na głos, Pan Jezus go naprostował, ale
przypadku Judasz tego nie powiedział, ale to widać było po nim. I jak było z Kainem? Kain tak samo, no, tam przynajmniej było to gniew. Gniew, który go pochłonął. Mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. To jest gniew od Boga, tak jak nie będziemy rozwijali, bo to był ostatni temat, na który mówiłem. Ale to są rzeczy, za które diabeł próbuje w nas podsycić, rozpalić. Kłamstwo, czyli udawanie właśnie przed innymi ludźmi, nie mówienie prawdy. Kradzież, 29 wiersz, nieprzyzwoite słowa, tak? To jest wszystko, wybuch taki. Nagle ja muszę po prostu, dlaczego wybucham z takim gniewem? Bo chcę pokazać swoją władzę. Chcę pokazać swoją siłę. To się zaczyna od ust. To się zaczyna od ust. Nie chcę tego rozwijać, bo to jest jakby temat na osobne kazanie, ale zwróćcie uwagę jeszcze raz. 27 wiersz. Czy ja przypadkiem nie daję diabłu przystępu? Albo gdzieś. Gdzie jest moment, że ja daję mu przystęp? Może za dużo czasu spędzam na oglądaniu telewizji, wiadomości, filmów. To tylko romantyczny film. Romantyczne filmy są tak samo zepsute, jak i inne. Tak samo zepsute. Pokazują przeważnie chore związki. I to jest bardzo śmieszne. I to jest takie zabawne. To jest takie romantyczne. Przeważnie. Ja nie mówię wszystko. Dobrze, ale to, mówię, to byłoby, nie chcę tego rozwijać. Judy, pierwszy rozdział. Tu właśnie mamy wspomnianą tą drogę Kaina. I tam czytamy o ludziach, którzy są w zborze. Mówi tak, ludzie ci. Jedna z rzeczy, która tam wymienia, hołdując urojeniom. Oni hołdują, czyli czczą, czyli szanują, czyli bardzo lubią swoje urojenia. Mają swoje wyobrażenia na temat tego, kim są, jaki jest świat. Oni mają interpretację wszystkiego. Oni wam wszystko wytłumaczą. Hołdują urojeniom. Dalej w 11 wierszu, właśnie to jest to biada, im poszli drogą Kaina. I później 16 wiersz, podsumowanie ich wszystkich, mówi tak, są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Tak jest podsumowanie Judy, tych, którzy poszli drogą Kaina. I jeszcze jeden fragment, o którym chyba wspominał ostatnio brat Szymon. Zgadza się, tak? Bo słuchałem tego kazania, bardzo dobre kazanie. Bardzo dobre słowo. Potrzeba przemiany naszego serca. Mówimy ciągle o tym samym. Rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie jak? Swoimi ustami. Czci mnie, ale jak? Wargami tylko. To są tylko słowa, puste słowa. Co z ich sercem jest? Jego serce jest daleko ode mnie. Także ich bojaźń przede mną, czyli taki szacunek, jest tylko wyuczonym przepisem ludzkim. Czy potrzebne są przykazania? Potrzebne są przykazania. Uczmy przykazania. To nie ma znaczenia, że on jest ateistą, niewierzącym, że coś w tym rodzaju, bez chrztu. Nie ma znaczenia. Przykazania są dobre. Koniec. Ale musimy uważać, żeby to nie był tylko wyuczony przepis. I tu jest taka wskazówka na nas. Ja muszę siebie badać. Bo później Pan Bóg mówi, to jest też ciekawe, gdybyśmy dalej to czytali, następne wiersze 14, mówi, dlatego ja będę z nimi dziwnie postępował i wreszcie później mówi, właśnie w tym, i zginie mądrość jego mędrców. Zginie mądrość jego mędrców. A rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. 15 wiersz mówi, biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią, a któż nas widzi? Kto o nas wie? Mówi, przewrotni jesteście. Jak głupi są ludzie, którzy ukrywają swoje myśli, serca przed Bogiem. Głupi są. To pewnego dnia wszystko wyjdzie na jaw. Pan Bóg mówi, ta wasza mądrość pójdzie po prostu, obróci się w perzynę. Wasza mądrość na nic się wam nie przyda. Jeżeli wykluczamy Boga, to tak samo jakbyśmy chcieli wykluczyć głos sumienia. Bo Bóg przez swoje przykazanie, przez swoje dobre słowo chce kształtować moje sumienie. I kiedy kształtuje Bóg przez słowo swoje sumienie, jest nadzieja, jest szansa, zobaczcie, o wiele częściej Pan Bóg wtedy
nie jest to zawsze, nie jest to reguła, że w domu wierzących ludzi wierzące dzieci idą za Panem. Że tam, gdzie ktoś widzi, ten, albo ten setnik, który zbudował synagogę i tak dalej, chce iść za Bogiem i Pan Bóg się przyznaje do tego w jakiś sposób. To jest oczywiście Boże suwerenne działanie, ale to prowadzi w tą stronę. Koniec, ostatni slajd naszego rozważania. Mam przed sobą obraz William Adolf Bougereau. Bougereau, nie umiem francuskiego czytać, mnóstwo liter naraz mają. Obraz 1880 roku, przepraszam. Na kolanach oczywiście jest Abel, zabity syn. To jest Adam i tam płacze w dłoniach ukrytą twarz ma Ewa. Ma Ewa. Widzimy, Adam się trzyma lewą ręką za serce. To jest dramat, prawda? Bliskość, naturalna bliskość. Oni już mieli zerwaną bliskość z Bogiem, już między sobą się pokłócili w jakiś sposób, ale mieli dzieci mimo wszystko i to dużo dzieci. Mieli Adam i Ewa, to nie tylko tą trójkę wymieniono, mnóstwo dzieci mieli. Oni żyli przecież bardzo długo, ale w tym momencie możemy sobie, to jest tylko oczywiście wyobraźnia autora jakiegoś tam z XIX-wiecznego malarza, ale ja lubię obrazy. One, tak jak ja opowiadam, czy ktoś śpiewa pieśni, one pokazują coś, czyjąś perspektywę. To jest czyjaś perspektywa. Ale to pokazuje mi właśnie, to jedną rzecz przypomniało mi. To, co stało się z Marią pod krzyżem. Z Marią pod krzyżem, pamiętacie? Anioł wcześniej zapowiedział, kiedy jeszcze nie urodził jej syn, że duszę twoją przeniknie miecz. Duszę twoją przeniknie miecz. Ból z powodu tego, że jej syn zostanie w taki sposób okrutny, bestialski, zabity. I ktokolwiek tracił swoją ukochaną osobę w jakikolwiek sposób, to jest ból. To jest jak miecz, sztylet, który przenika twoje serce. I ktoś obok tego zupełnie może nie rozumieć. Może poklepać, przytulić, powiedzieć współczuję, ale do końca nie rozumieją tego, co ty przeżywasz. I co przeżywała wtedy Maria przy krzyżu. Ale słowa... Maria mogłaby mówić, Boże, czemu mnie opuściłeś? Ale te słowa wypowiada kto? Kto wypowiada słowo, Boże, czemuś mnie opuścił? No Chrystus. Prawda? Chrystus na krzyżu wypowiada te słowa, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Zobaczcie, chyba apogeum cierpienia to nie jest tylko to fizyczne cierpienie, te gwoździe i tak dalej. Apogeum cierpienia było to, że został oddzielony od Ojca, coś, czego my nigdy nie doświadczyliśmy. I jeżeli, daj Boże, jeżeli pójdziemy za Panem, tego nigdy nie doświadczymy. Ale ci wszyscy, którzy idą drogą Kaina, doświadczą tego na pewno. Dlatego ich los jest straszny. I to moje głoszenie dzisiaj jest, ma być straszne. Masz się przejąć. Nie idź jak głupi człowiek, jak wół, który idzie na rzeź. Bo moje myślenie jest dobre. Moja droga jest dobra. To jest mój potr, moja krwawica. I Pan Bóg to uzna. Guzik prawda. Żyjesz w kłamstwie, oszukujesz samego siebie. Jeżeli Chrystus nie jest na pierwszym miejscu, a twoja wygoda, to idziesz drogą Kaina. Grzech to zerwane relacje. Nawiązując tylko troszeczkę jeszcze do tego psalmu 34. Tu było błogosławieństwo dziecka. W tym tygodniu właśnie odeszła ta nasza ciocia. W przyszłym tygodniu, w sobotę, jestem zaproszony, żeby poprowadzić ten pogrzeb. Ale od razu mi zapowiedziano, jesteśmy ubrani na biało, będą wszystkie radosne pieśni. Tak życzyła sobie mama. Mama miała szyfry. Szyfry. Mama, mówię, ta mama Ruta. Ich mama. Nasza ciocia. Szyfry to znaczy były psalmy. Zawsze komuś podawała psalm. PS 34. PS coś tam, coś tam. I ewentualnie jeszcze odnośnik jakiś tam do wiersza którego, albo przeważnie to był cały psalm. Ona żyła tym. Ona żyła Chrystusem, Jego miłością. Została zdradzona strasznie. Przez zbór, przez swojego męża. Doświadczyła wielu, wielu przykrych rzeczy. Była strasznie bojaźliwą osobą. Strasznie. Bała się przeróżnych rzeczy. Przeróżnych rzeczy. Ale miała niesamowitą odwagę, jeżeli chodzi o głoszenie i przyznawanie się do Chrystusa. Nieustannie, do końca modliła się o swoją pielęgniarkę, która przez cały czas przy niej była.
która się nią zajmowała. Przez cały czas myślała, komu dać traktat, komu można zaświadczyć jeszcze o Chrystusie. To była pasja jej życia. Ale psalm 34, kiedy go czytam, wiecie, że to jest mesjański psalm. Stamtąd właśnie pochodzi to zdanie, że jego kość nie będzie złamana. Czy to nie brzmi jak szyderstwo? No moment. Co z tego, że kość nie była złamana, jak przecież on umierał w męczarniach? W jaki sposób, Panie Boże, Ty dbasz o tych swoich? Obóz zakładasz, anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy Ciebie boją? O co tu chodzi? A jednak mówi, bliski jest tym, którzy są skruszonego serca. Bliski jest tym, którzy są skruszonego, pokornego serca przed Bogiem. I o to właśnie chodzi. Celem naszego życia nie jest ani jego długość, ani jakość tu na ziemi, żebym jak żył jak najwygodniej, jak najlepiej, jak najzdrowiej i tak dalej. Dbaj o zdrowie. Dbaj. Ale to nie jest cel naszego życia. Celem naszego życia jest uwielbić Chrystusa. Celem naszego życia jest pójść drogą Chrystusa, drogą krzyżową. Moja żona w tym tygodniu śpiewała taką pieśń właśnie, no... Ach, nie przypomnę sobie tej pieśni, ale śpiewała o tym, żeby pójść za Chrystusem. Me nogi też krwawiły, przypomnij mi, gdym piął się drogą wzwyż i tak dalej. Ja sobie przypominałem, zawsze sobie przypominam pieśń 274 z głosu wiary. Umierać z Panem, dla Niego żyć. Może większego, co nad to być. Warto dla Niego cierpieć, warto umierać. Warto bojować, warto dla Niego cały... żyć. Jakbym śpiewał, to bym sobie przypomniał. Tylko właśnie jak cytuję, to nie mogę sobie przypomnieć. To jest droga, którą idziemy. To jest droga, którą idziemy. Powstańmy do modlitwy.